Zaczęłam żuć goździki każdego dnia i byłam zaskoczona wynikami. Codziennie żułam nasiona goździków, również proszek cynamonowy. Byłam naprawdę zaskoczona wynikami. Goździki są jedną z najbardziej znanych przypraw na świecie, a ich stosowanie w kuchni jest bardzo powszechne. Goździki mają wiele właściwości leczniczych i są szeroko stosowane w medycynie orientalnej, w leczeniu problemów zdrowotnych. Goździki zawierają flawonoidy, substancję, która pomaga obniżyć poziom cukru we krwi i można ją stosować jako środek przeciwzapalny i antybiotyk. Jego wartość odżywcza jest uważana za doskonałą i zawiera mangan, witaminę K, magnez, wapń, potas i kwasy tłuszczowe omega-3. Tak, ma niezliczone korzyści. Przyjrzyjmy się niektórym korzyściom, jakie przynosi ta wspaniałe nasiono. Obejrzyj ten filmik do końca, ponieważ przygotowałam dla Ciebie niespodziankę z goździkami. Po pierwsze, pielęgnuje jamę ustną. Drugie, odpręża. Po trzecie, właściwości antyseptyczne. Po czwarte, łagodzi kaszel. Po piąte, dobry dla kości i stawów. Po szóste, zmniejszy ból głowy. Siódme, wzmocni układ odpornościowy. I ósme, pomaga przy leczeniu cukrzycy. I wiele, wiele więcej. Teraz pokażę Wam, jak zrobić tą herbatę. Przygotowujesz jedną garść nasion z goździków, jedną łyżkę proszku cynamonowego. Teraz musisz po prostu przygotować sobie garneczek, dolewasz wody i gotujesz. Gdy woda zacznie wrzeć, dodaj szczyptę nasion goździków, dodaj proszek cynamonowy i gotuj na małym ogniu. Po ochłodzeniu wody po prostu dodajesz do szklanki i cieszysz się jej smakiem. Tą herbatę powinieneś używać jedną szklankę dziennie i pić zawsze po posiłku. Muszę powiedzieć, że bardzo lubię goździki po tym, jak zaczęłam je żuć. Bardzo moja odporność się poprawiła, bo wcześniej często chorowałam. Ale czy wiesz, że jest na to właściwy sposób? Zgadza się. I właśnie o tym dzisiaj Ci wszystkim powiedzieliśmy. Zadbaj o swoją odporność i o swoje zdrowie. Więc ten filmik, miejmy nadzieję, że pomógł Wam, uświadomić Wam o wszystkich zaletach żucia goździków każdego dnia. Herbata też jest pyszna. Mam nadzieję, że ją polubisz. Życzę Ci dużo zdrowia i serdecznie pozdrawiam.